Pełnie nikt nie wie. Dobra, czas leci. Nagiwanko leci, także ciśniam dzisiaj Batmanka. Pogramy mniej więcej, pogramy do momentu, w którym ten licznik na górze, tam jest na górze, tam gdzieś padem wskazuje, dotrwa, liczy do 4 godzin. Dostaniemy te 4 godzinki i wtedy skończymy, bo jeszcze na pewno mamy sporo gierek do ogrania. Haha. Chwila, bo zapomniałem jak się gra. Też jeszcze reklama. Reklama Battlefronta. Ciekawe jak wyjdzie ten Battlefront. Ja to mówię, jestem dość ciekawy. Jedynki nie grałem, bo to jest gra only multi, więc pewnie pograłbym. Ja w sumie niepotrzebnie tu schodzę. Muszę zejść na dół. Jak był ten. A, dobra. Tak był ten widok detektywa. Także no, jestem ciekawy, bo Battlefront to raczej nie będzie mój koniec, jeśli chodzi o multi. Pewnie bym pograł z 2 mecze. Pograłbym 2 mecze i na tym by się skończyło, jak z Battlefrontem. Ale dwójka wygląda o tyle ciekawie, że będzie typ single player, którym jestem odrobinkę zainteresowany. Tym bardziej, że będziemy grać w końcu w tymi dobrymi. Tymi sensownymi. Dobra, gdzie to? Aha, tam się szło. Ja trochę żałuję, że kupiłem Battlefront. Jezus Maria, Dezen! Co ty zrobiłeś? Zwaliłeś mi Batmana. O. Bo pograłem 15 godzin i mi się znudziło. No i właśnie ja się tego bałem. Ja się tego bałem, dlatego nie tykałem się Battlefronta. Tak samo jak teraz ja kupowałem Titanfalla, to wiedziałem, że w to nie pogram. Nie będę grał w multi w ogóle. Kupiłem to z myślą, że jest kampania. Że jest kampania, która jest podobno wyśmienita. I się, prawdę mówiąc, nie zawiodłem, kiedy grałem. Także no. Także no, jeśli miałem kupować Battlefront, to pewnie tylko dla wyłącznie dla kampanii single playerowej. Co za troll. Battlefront to taki nowoczesny benchmark do grania. Nie tak, Imperium dobre. Dezen, nie zrozumie mnie źle, ale no, ja zawsze uważałem, że Imperium ze Star Warsów, czy też Templariusze z Assassin's Creed to jest właśnie ta sensowna strona. Ja według mnie powinna wygrać. No. Po prostu, oni chyba najbardziej logicznie do wszystkiego podchodzą i mają rację we swoich poglądach. A tacy, nie wiem, ci, Jezus Maria, nie recydywiści, nie republikanie, Jezus Maria, słowa, partyzanci, nie, rebelia, o, rebelianci, oni mają, no, takie strasznie chaotyczne, powiedzmy, podejście, głupie, no i strasznie są głupi. Tak samo myślę o asasynach, którzy, no, są takimi pozbawionymi rozumu lewakami. Oni nie mają godności i rozumu człowieka. Bo nie widzę innego sensu grania w tą grę pusta jak żarty o blondynce. Z max levela mi się nie chciał nabijać. Za mało kontentów w podstawce, rozpierdolanie, plan jest dobry? No tak!
Czasami no trzeba sobie pobudzić rączki, żeby żyło się lepiej. To, że się rozwali jedną planetę czy dwie, no Jezus Maria, co to za problem? Gadzę, bo nie mam pojęcia, gdzie powinienem iść. Nie mam mapy. Dobra. Lecę tu. Może w dobrą stronę idę. Bo i nie. Jezus ma jaki długi korytarz. O, fuck. Deszcz pada w budynku? LOL. Poltergeisty. Na tym planecie mieszka jakiś zjeb. Nie zabijam. Nie zabijmy go. Zapewne mamy całą planetę, jak w jej mieszka. No. Powinienem jak najszybciej wrócić do Gotham, pewnie, w serialu. Chyba skończyłem na 17 odcinku pierwszego sezonu. Ja to już oglądam i oglądam. No ale po prostu nic, no to nieprawda, ten serial jest no nudny. Znaczy, może nie tyle nudny, bo oczywiście no dzieje się sporo. Fajnie jest zobaczyć genezę wielu postaci, albo nawet przedgenezę, pregenezę. Ale no, mimo wszystko nie ma czegoś w tym serialu, co nie wiem, by tak przyciągnęło na dłużej. Będzie taka ciekawostka. Dajesz? W każdym mignięciu ekranu. O nie! Mamo! Tato! Przepraszam, od dziś zostanę Batmanem. W każdym mignięciu ekranu Batman teleportuje się do innego korytarza. Taka ciekawostka techniczna. Come on, kid, this way. Take a seat in my office. Is he okay? He'll be fine. Kid like that with all that money, he'll be just fine. Shut up, now. He's 8 years old and all alone. Money won't fix that. Whatever you say, Gordon. His butler's on his way to pick him up. You hear that? He's got a butler. I'm sorry. I just need to ask you some questions. Can I get you anything? You okay? No dobra, ale dlaczego takie się retrospekcje dzieją? Prawdę mówiąc, ja wcześniej gadałem, nawet nie skupiłem się na tym, co się działo wcześniej. Nie wiem, on się nawdychał czegoś znowu? Nie wiem, tego dymu od Scarecrow'a czy coś? Że takie ma wizję od... A może już sam oszalał? Się nie wsłuchiwałem. Yep! To musi być Scarecrow. No na 100%, definitywnie. No i nie ma innego wytłumaczenia. Yep. Scarecrow. Dalej jest poddziałanie tych prochów czy czegoś? Chyba mnie zabił. Wciąż pamiętam. W odcinek serialu, w którym po raz pierwszy spotykaliśmy Scarecrow'a. Albo go raczej jako dzieciaka. Tak więc spoko. Jeden z najlepszych odcinków tego serialu, jeśli mam być szczery. Jak będziesz powiedział o Arkham City, to pokażę fajną, ukrytą rzecz. O,
Zobaczymy. W ogóle jestem coraz bardziej zaciekawiony kupnem. Może nie ty, zaciekawiony, złe słowo. Nie wiem, zainteresowany, o. Zainteresowanym kupnem Injustice 2. Tym bardziej, że widziałem dwa fajne DLC. Znaczy, może nie dwa. A drugie DLC, które wychodzi do Injustice, wygląda całkiem spoko, prawdę mówiąc. Jestem ciekawy. Ale no, raczej będę kupował tej bijatyki zanim. Najpierw trzeba poczekać aż... A wojnę właśnie zobaczyłem. Najpierw poczekam aż wyjdzie wersja goty. Wtedy może kupić tę bijatykę. Jak będzie na jakiejś promocji. Oczywiście. No nie przekopuję tej skrzyni. Jest za ciężka. Dobra. Albo ma w tyle reflektorki w oczach. No! Jo Jezus. Zapomniałem, że to nie jest platformówka. Halo. O nie, szkielety mnie atakują, what the fuck? Batman bije te szkielety. Lul. Dobra, teraz to będzie ciekawe. O je, o nie! Idź w bok, panie nietoperze. Dobra, tak to wygląda. Fajne są te etapy ze Scarecrowem, to muszę przyznać. A weź, to jest jak na razie najlepsze. Najlepsze co jest w tej grze. Cała jeszcze jest taka. No po prostu taka. Siema Femo, jak tam? O, byłem z Krykołem na chwilkę. A dobrze. W ogóle już od jakiegoś czasu próbuję obejrzeć to Suicide Squad, ale kurde, no, za każdym razem jakoś nie mogę włożyć płytki do napędu i obejrzeć tego filmu. Po prostu nie wiem dlaczego. Żadnego. A trzeba obejrzeć. Dzisiaj po streamie w sumie nawet nie wiem, czy będę miał siłę, żeby obejrzeć ten film. No, mam naprawdę mało czasu. Na cokolwiek. No. Wyjdź pani nietoperku tam. Ja, co za wichajstwo. Zwahadło. Uj, o kukuśnej. W ogóle dalej nie zobaczył Suicide Squad. No trzeba kiedyś Dezenku, ale no...
Nie mam do tego głowy. Lol. Tak samo muszę już wszystko zabrać się ten Interstellar. To też bym chciał zobaczyć jak najszybciej. Aha, stój. Bergu. A na pewno? Ja tu widzę wyjście w tamtą stronę. I am Batman. Znowu muszę dobiec do tego garnka ze światłem. W ogóle myślę, że będziemy mogli zacząć ten giveaway za jakieś oślepienie Scarecrowa. Bo czemu nie? Znowu go światłem pokonaliśmy. Lol. Lol. Jak on się tu dostał? Dobra. Fuck, już nie mam w ogóle żadnych... Naprawdę, już nie mam żadnych armorków. Na co ja mam wydawać się punkty? Halo. Tu nic nie ma, już ciekawego. Dobra. To się może przyda, choć wątpię. Za mało. Za mało armoru. Zobaczmy. Mam głupi pomysł, który raczej się nie uda. Nie tu. Na ścianę chciałem. O. Jak to, nie możesz posmarować ściany? Dzwon bateriangiem. A tam na dole ktoś był i go zabił. Brawo, Batmanie. A mógł zabić. Hop. I am Batman. I am Batman. Hello. Dobra, let's see. You try and get past me, Bats, and I will fry you. Gościu ma pałkę elektryczną. Już nie ma pałki elektrycznej, jest martwy. Siema. Listen to me carefully. Help me! Please, somebody help me! Come any... Chyba ją zabił. That was unexpected. Who'd have figured a deranged murderer would kill the poor little doctor? Chyba przegrałem. Jestem pewien. Play
played you like a violin and cut your strings. Nighty-night, Bats. To musisz znać... Ej, no to jest głupie. Dlaczego mam? Come any closer, and I'll paint the room crimson with her blood. Dostał shurikenem w łeb. You monster, you evil monster. Zabij go. He's not going anywhere. You can stop now. Sorry. I'm so sorry. I saw Bane. I know. Joker threatened me. I wanted to stop the experiment. I tried to give him his money back. Joker doesn't take no for an answer. He wants an army, a horrible twisted force to destroy Gotham, but he couldn't do it without the formula. I hid it, but... So now he has Venom and your formula. God, he has gallons of the stuff. There's a lab, hidden in the gardens. It's locked off, but the security key codes for the entire island are in the warden's safe. What else is Joker planning? How should I know? You think anything he says makes sense? I think he's insane. Oh my God! Get out of the way! O nie! Wzięło i wybuchło. Kim był tamten typ? Już zapomniałem już. Kim był ten gościu w garniaku? On był tu już kilka razy. O matko, jakie mieli śniaki głupie. Chyba trzeba im zejść łombo combo, Kung Fu Panda. Jej, zabici. To sam mapę. No i nie usłyszałem, co mówi dalej. Szef całego azylu, Quincy Sharp. And destroyed by Joker. Nie jestem pewien. Harley Quinn has the. Ale ona chyba nie żyje. Okay. Good luck. Dobra. Tu musimy coś znaleźć, czy? O, mam coś. Pałeczka. Pała zagłady. I znowu zmienia coś światełka. Dobra. Jest zalecenie, to wszystko polega na jednym schemacie. Nudne to. A o co to? I z wami. Lecimy te soniczne batalangi. Fuck. To się nie tak, to się tak byś chciało. Dobra. Halo, nie mogę go powiesić. I'm at the door. Nothing here.
Ja mam to zrobić po cichu. Się też zastanawiam. Dobra. Zrobimy to w stylu Volksgena. Mam Almol! Nikt nie ucieknie przed moim Almolem. No. Po co sobie utrudniać życie? Gadanie, gdzie mam iść? Destroy Titan, bla bla bla, botanical. Dobra, tu mam iść, w prawo. Chyba, że... obtain the skill of code for... Aha, muszę iść najpierw do Walden. Gdzie jest to Walden? Jestem ślepy. Aha, przyjrzałem za tym... Głupim DNA iść. Siema, siema Lechti. Widzę, jak ktoś się powiesił za nogę i umarł. No zdarza się, no. Przypadek. Opierasz ogiele. To dobrze czy źle? Czy jestem już zaawansowany w etapie gry, czy w sensie już mam koniec? Fuck. Joker sends his girlfriend down and tells us to guard the tunnel. We guard the tunnel. Joker tells us to kill the bat. We kill the bat. Joker told me to kill my sister. Zobaczysz potem. Did you do it? Hell yeah! Never liked her anyway. You're cold, man. Funny thing, he said the same to me. I told him I didn't even have a sister. Just kept telling me to do it. So I got in my car, ran over the first bitch I saw. Joker seemed happy. Ha ha. He's a barrel of ass. Kind of a mystery, you know? I mean, don't get me wrong, but he acts all crazy one minute, and then the next, he's all plans and jobs. Who knows what goes on in that head? Not our problem. But if he sends Harley back down here, we'll really... Poczekaj chwilkę. Może się rozejdą. A w sumie chyba nawet nie muszę z nimi walczyć. Idźcie tam. Chyba mnie zauważyli. Arabia. Na. Siema. Jestem człowiekiem, który ma armora.
Wcale nie widzieli, skąd leci batęga. Ale ha ha ha. W Origins nie widzieli. Dobra, tutaj jest. Ja, nie ile tu chodzenia. A tą grę robił Rocksteady. Oj tam, oj tam. Oni powinni być głupi. O, taśma. O kim? Siema. Na, I am Batman. A chwila na paczkę. Paczkę? Pałkę. Gdzie sumie paczka, to też może być pałka. Zależnie jaka. Łombo kombo. Siema, kim jesteś? Dobra. Kontynuując. Lecimy. Na, I am Batman. Batman, I am. Uuuu. Skradanko. Widzicie? Tak się powinno skradać. A nie. A wszystko dzięki mojemu armorowi. Wszystko dzięki armorowi. Armor tylko liczy się. Bo armor to zdrowie, bo armor to szczęście. Armor to radość i piękno tego świata. Armor jest wszystkim pięknem, wspaniałością, dobrą wolą, umysłem wspaniałym, pięknym, czystym, nieskazitelnym. Armor to piękno. Piękno ulotne, tak jak trzcina na wietrze, bo wiatr jest piękny. Bo armor, armor jest jak wiatr. Armor jest równie piękny. O, Batman. Na. Armor to życie. Armor to wszystko. Dziękuję. Ej, po co mi po tych znajdźkach? A wiem tak. Zanim potem co ja do kibla wszedłem. Dobra. Jej, tutaj. Siema. Dajem expa. Będzie walka. Z małpami? O, Jany. O mój Boże, trafiłem do środku. Dla uciekinierów od wojny. Oczywiście mówię o wojnie na planecie małp, ten film. Dobry film, polecam. Takie 3 na 10. To jest sekcja psychicznych chorych? Czyli w sensie, że co, że jakieś... gimnazjum? Siema. Czy to jest Poison Ivy? Ivy! Że tak powiem. Mogę ją jakoś uwolnić? My poor babies.
Biedaczka. Pomógłbym jej. Uwolnił. Już ona, nie wiem, czy ona płacze, czy wydaje odgłosy zupełnie inne. Chyba płacze. Please, someone help me. Ty, znowu cię uwięzili? Dobra, spoko, spoko. O kurde. Nie mogę tego zniszczyć. Lul. No i mnie uwięził. Siema. You have to help me. Ivy? Gee, you look like crap. Maybe I can sneak you some shampoo. The plants, can't you hear them? They're crying out to me. Wyjdź do niego. Yeah, well, I really don't have to. Za późno. Please let me out. They'll die without me. I don't know, Red. Wyjdź do niego i do tej kamery. Oh well. Program Eksplozja XP przestał działać. Ah, what the heck? I'll cut you a break. O, Ivy uciekła. O kurde. Trzeba przyznać, że modele postaci są... No nie. No i gimnazjaliści pouciekali. Nie mogę ucieknąć. Jeśli mogę się tam cofnąć, to dobra, cyknę. Terminal in my office, it's useless. Your terminal has been destroyed. Give me the sequencer. What? Oh, yes. Kondzia złap w pierwszej kolejności. It's useless. Tak zrobię. Kryptograficzny sekwentator, to. There's always a way out. Always. No i patrzcie, mogę sakować. Mogę też sakować? Miło. Sakowałem. Hakowanie jest niemal tak samo, takie same jak w Origins. Choć wydaje mi się, że w Origins... W Origins jest lepsze. Ej! The fuck? Ej, jak? Gościu chowa się... Rescued the wrong warden. He's an imposter. You know how many freaks are in this place. What the fuck? You can't leave me locked up in here. Batman, it's me, the warden. You know me. What the fuck? You can't leave me locked up in. Whoa! Gordon też. Jaki zmienokształtny? No i śmieje się ty. Jeszcze raz. A w drugą stronę też zadziała? What the fucking... Ej, on jest przecież czysty. Ale czy? Ale co? Ale...
Ale... O... Co? Ale... Kto to jest? Ditto? Tak może zmieniać kształty? Nie wiem, Dazenku, nie wiem. Jedyna jaka istota, jaką tam, jaka może zmieniać kształty, to jest Ditto. To na Pokémony mnie wygląda. Clayface. Jeśli mam być szczery, Dezen, pierwszy raz słyszę. Zobacz sobie. Pierwszy raz słyszę o tej postaci, ale ogarnę. O, jest Clayface. O kurde, jaki bydlak. Dezen, to ty? In Shatler, an actor in horror movie films. Carl went mad when he learned a classic film of his was to be remade with a different actor in the lead role. He took on the mask of the film's villain Clayface and killed several of the remake cast and crew before being stopped by Batman and Robin. Later, Carlo joined the Mad Pack, an alliance of shape-changing mutated villains who had blah blah blah. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Pierwszy raz słyszę o tym typie. Ale coś są jakieś inne ciekawe postaci? Jest Scarecrow. Według mnie najciekawsza postać. Jak na razie. Rekul Gordon, Shab, Cash jakiś. Zszasz. Głupi postać. Hitler, też ciekawy gościu. Choć jego tu praktycznie w ogóle nie ma. Jest Clayface i jakieś spirty. Clayface, kurde. Dobra. I wracając. Ha, dobra, muszę iść do ogrodów, dobra. Dobra, dobra, wracamy się do ogrodów, lecimy. Ej, bo się pelerynka Batmanowi zepsuła. O, jakieś krzyki. Chyba coś się tam dzieje. O! Gimnazjaliści! Jezu Maria! Nie! Na, I am Batman. Trochę takich ukrytych smaczków tutaj jest. To fajnie. Surprise! Siema! You know, Bats, I always thought there was a spark between us. Oh. Well, now there is. I know, you're shocked. Come again. Jezu, jakie suchary. O Boże! O Boże! O Boże! A to wygaśnie za chwilkę, nie? Prawda? Fuck. Zaczynam powoli w to wątpić. Mogę skryptografikować coś, ale nie. Boli. Do celi! I gdzie powinienem iść? Chyba na górę. O, rany. O! Why don't you just go get a gun and shoot this stupid bat?
No i tyle. O, ilu was tu jest? W ogóle, Dezenku, nie wiem czy widziałeś, ale TVG też się wypowiedziało na temat Shadow of War. Nie w sensie oczywiście skrzynek mikrotransakcji, ale nagrali na materiał na Gamescomie, który obejrzałem i jestem... Choć chwalą materiał chwalili, chwalili, to jestem coraz bardziej nieprzekonany do tego, do Shadow of War. Coraz bardziej. Ludzie ciągle to chwalą, mówią, że to jest dobre, fajne, że dopracowane. No ale z jakiegoś powodu, właśnie coraz bardziej przez to wszystko czuję, że tu coś nie wyjdzie. Że to będzie jedno z największych rozczarowań. Z każdym materiałem, wiesz, z każdym materiałem promocyjnym, gameplayem, wszystkimi innymi tymi pochwałami, z każdą chwilą mam nadzieję, mam ochotę wejść sobie na jakiś sklepik i nacisnąć kup teraz i mieć już zamówionego preordera. Ale właśnie z drugiej strony... Z drugiej strony coś czuję, że to tu coś nie wyjdzie, że każdy praktycznie chwali grę. No właśnie wiem, wszyscy chwalą, wszyscy mówią, że to jest spoko, no właśnie... Z jakiegoś powodu, no... Coraz bardziej jestem nieprzekonany do tej gry. Nie kupuj pierdyla. Poczekaj, aż gaz bierze recenzję, powiem, że... No i właśnie ciągle mam taką walkę rozumu. No pre-orders. Z sercem. Weź to kup, bo to będzie dobre. Jaka ciągła wewnętrzna walka tu jest. No i co zrobić? No co zrobić? Naprawdę usilnie próbuję... słuchać rozumu. Ten kupił koda w serio? Kupił WW2? A przecież ten cały czas hejcił dwójkę, no drugowojennego koda. Ciekawe. Okej, ciekawe. Kupił dzisiaj. Co za typ. To może ja też kupię? Albo nie, nie kupuję. Poczekam, jak to więc powie, czy to jest warte, czy nie. Dobra. Co tu powinienem zrobić? Bo już nawet nie pamiętam. Znowu się nie wsłuchiwałem, co się tu dzieje. Nie mam pojęcia. Zamiast, nie wiem, wsłuchiwać się, gadam i hakuję. Niespełna zmów, wszyscy mówią, że pijany. A może on nie jest pijany, nie jest po prostu niespełna rozumu? Tak, bo wszyscy nie kupują priorytetów. A jednak wszyscy kupują. On i tak będzie grał tylko w multi, to mógł poczekać na betę. Au. Ej kurde, serio, gdzie mam iść? O, tutaj. Gdzieś tu jeden kolejny gimbus jest. Dostał luja i poszedł spać. Ale w sumie ciekawe jak wyjdzie ten nowy kodzik. Akurat powrót BFA do pseudo korzeni, do starych realiów, całkiem dobrze wyszedł. Ale BF jest genialny, tak samo pijałem.
Jak sam grałem w tą nową mapkę Przełęcz Łupkowska, tak się to bodajże nazywa. Jedynie tylko na meczu, Team Deathmatch meczu, ale powiem prawdę mówiąc, że całkiem fajnie się zapowiada ta mapka. Zapowiada, a to dlatego, że no jest różnica, zdrobna różnica. Jest różnica pomiędzy mapką z podboju a deathmatchu. Muszę się skupić na hakowaniu. Siema. No to teraz to będzie zabawnie, to teraz to będzie śmieszkowo. O Jezu, 17 sekund, żeby uciec. Szybko, 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 muszę hakować. No! Chyba nie zdążę. Chyba nie zdążyłem. Gimnazjalista dostał beat slapa. Dezenku, czy tobie się zaciął strumyczek? Że ty widzisz moment, który się działo jakieś 5 minut temu? Ha. Cóż. Sam to 5 minut temu. LOL? No właśnie nie. A mi teraz pokazał. Lul? Co ten Twitch? Dobra, cicho. Idź już. No uciekamy, mamy 19 sekund. I thought we were both gonna die in there. You're safe now. You going after that crazy witch? I saw her heading out of the door as we got out of the room. She won't get away. I'll stop her and then her boyfriend. Good. Listen, I'll go try and get the ventilation system working. If you find her, don't go easy on her. For me. No, dobra, dobra, dobra. You're expecting congratulations? Come on, try and catch her. You see it back there? Dobra, wracając, gdzie mam iść? Znowu nie ma wytycznych. No jak idą oni w tamtą stronę, to ja chyba muszę iść przeciwną, co? Przynajmniej to by miało sens. Albo i nie? Na nic. Na nic. Także lecimy. Siema. Thanks, Batman.
Spoko, do usług. Aha, nie spadaj, Patek. Po co tu wylazłem? Jak to mi nic nie dało. Ta, o, taśma. Chyba to muszę sakować, of course. Dobra. I zhakowawszy to, co mi to dało? Chyba, że mi to tamte drzwi otworzyło, czy coś. Nie. Ściana do żelbetonu. Ściana do żelbetonu. Mówi, że batklejem muszę zniszczyć jakąś ścianę? Jaką? Jeszcze nie ma żadnej ściany, którą mógłbym zniszczyć batklejem. Co mnie oszukujesz? O! 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 O, okej. Tu jest gaz. No tak, mówiłem. God damn it. No, chyba że... Ma kogoś, nie wiem, wysadzić zdalnie, czy co? No tutaj nie... O, co za Lidler. W takim razie chyba jeszcze nie to... Tam są jeszcze drzwi na dole. Chyba, że mogę jakoś zdalnie coś zhakować, nie? Ej, chwila, znalazłem coś. Ta się nazywa dobry wzrok. Main cell block, two people, one voice. Coś tam. No, zagadkę znalazłem. Fajnie. Ale to nie jest to, czego szukałem. To nie jest to, czego szukałem i co chciałem. Może coś wcześniej było? No, tutaj nie przejdę, no nie ma bata. Chyba, że muszę wyjść. Jest tu jakiś przeciwnik, to może gdzieś w tą stronę? Bijemy gimbusa. Chyba dobrze idę. Come on, keep up.
Czyli jednak dalej... I dalej jest aktualne to powiedzonko, że jeśli znajdziesz jakiś wilków na swojej drodze, to znaczy, że dobrze idziesz. Au! Ja ci dam au. Halo? Zarzeszasz. Chwilka, bo coś byś tu nie muszę coś sprawdzić. Pokażmy tego Zaza. A true sociopath, Zaz grew up in the life of curse. No, becomes a serial killer in this game in his prey. Body count is the only thing that matters. Nic mi to nie mówi, ale przed chwilą jak na tej taśmie ta kobieta wspomniała imię Victor, skojarzyło mi się z inną postacią, która jest właśnie gra w Gotham. Jako taki super ekstra zabójca na zlecenie mafii. To może... O, to jest ta postać? Victor Szef. No, Victor. Nie wiem, w sumie może dowiem się w którymś sezonie. Czy to jest ten Victor, o którym myślę? Nie, może ty dezenkujesz? Dobre hakowanie. Najlepsze. Ale no, to jedno imię naprawdę daje mi do myślenia. Bijemy Gimbusa. Głupi Gimbus. Jedna lepa i leży. Już nie będzie robił. Victor w serialu jest łysy. Z tego co pamiętam, tak. Jest łysy. Właśnie z takim socjopatycznym psycholem? Takim zabójcą? No to on. No, czyli jednak. Czyli jednak. Ciekawe, jaka będzie jego geneza. Trzeba będzie ogarnąć. Here he comes, Mr. J. Excellent. I'll leave it to you then, my dear. Get up. O, kurde. No co, musimy się bić? Siema. No. By the way, tam obok jest cela Dr. Freeza. No właśnie, patrząc po tym lodziku, mogłem się domyślić. A, dobra.
Za dużo tej walki. Dobrze, że mam dużo armora. Gdyby nie armor, pewnie bym już dawno umarł. O, będziemy się bić? O kurde, to będzie ciekawe. A, to długa była walka. Miles next to certain names. You're the detective, you tell me. Lol. You won't find Mr. J. He's in the secret lab in the gardens and oh crap. Yep, I know. Damn. Well, he'll get me out. You'll see. Chyba wygadałaś. Trochę jej współczuję. Oracle, I'm done. Szkoda mi się. Harley is subdued, and I have her print scan. So you can find the secret lab in the gardens. Yes. Harley's been everywhere on the island. So I'm calibrating the scanner to only show prints that have traces of chlorophyll. Ale dostałem srebrny trofeum. Ciekawe, czy za ukończenie gry dostanę złote. Za niektóre gry za ukończenie... Tu, za niektóre gry można dostać achievki, trofea złote. Także całkiem spoko. Typowa Harley. O, i tam typowa, typowa, fajna. Trochę expa. Co to mamy, taśmy czy... Sekretna mapa. A map will always help those who are stuck. Że tu coś znajdę. U, taśma. O kim? Patient's name is Victor Saz. For the record, the patient has transferred from Dr. Cassidy, who is on leave after the incident last week. Hello, Victor. Please take a seat. Guard, you can leave us. Sorry, Doctor. Warden's orders. I can't leave you alone with him. I understand. Hello, Victor. How are you feeling today? Victor, I can't help you if you don't speak. Hmm. Depressed. Does that help you? Can you get into my... W sumie sprawdzę. Przykro mi, ale niestety nie dostanę nic złotego. Kurde. Szkoda. Seriously? Tutaj jest zasób gry. O Jezus. Nie, to nie, to mi się nie chce. No cóż, zdarza się. Czasami można uciec. Dobra, lecimy. A właśnie, upgrade'ika mam. No jak już nie ma więcej tego damage'a, armorka, się polepszam te deskrypto co się. A no się przyda. A nie, ja tu już byłem. Co nie, ja tu wszędzie byłem. Czyżbym musiał wyjść? Chyba tak.
Jakam się nie złote jest jeszcze trudniejsze zdobycie. To jest. A szkoda. To chyba tym bardziej nie zdobędę srebrnego. Czy tam platynowego, Jezus Maria. Łowca platynek. Dobra, lecimy. Wyjście. Gdzie jest wyjście? O! Easy. A blind man would have stumbled over that one. Ja teraz zrobię wszystkie czyny, we wszystkim filmom mi dał takie wyzwanie. Nie uda ci się. Wybacz, ale tutaj nikt w ciebie nie wierzy i ci się nie uda. Nie będziemy cię wspierać. Dobra. Uda. Nie uda. Nie dasz rady. Dobra, muszę iść tutaj. I tutaj gdzieś skręcamy w prawo. O! I gdzieś powinno być wyjście. 18 oczków do ukończenia Arkham Asylum jeszcze. To ci wolno idzie. Strasznie wolno. Nie starasz się. Jezus, cały czas źle szedłem. W drugą stronę. Na prawie 50. Nie uda ci się. Jeszcze to znaczy, że no ile? Nawet 1/4 ci jeszcze nie została. Bez nadzieja. Mówiłem, nie dasz rady. Szybko. Te gimnazjaliści są irytujący. Masz dużo czasu? A może nie masz dużo czasu? Kto wie, może jutro umrzesz. Czy ja to przejdę? No, gdzie? Drugą stronę. Irytujący. No, taśma. No, kolejny gimnazjalista. Joker Asylum. Gdzieś w tą stronę? W tą stronę. Warning. He wants to be really cool, but
Co oni są irytujący? Lekko mówiąc. Strzelają się tam teraz. U. Aż mi się przypomniał taki filmik, gdzie gościu każdego go ty aktował z Pestaszem. Pamiętam filmik. Zresztą wygląda tak podobnie. Dobra, gdzie są te ogrody? Tutaj gdzieś, okej, okay, okej. Okay. Idziemy do ogrodów. Podobno coś fajnego jest w ogrodach. Przynajmniej Dezen mówił. Ale tak, jak już powiedziałem, minęły 4 godzinki na liczniku. Minęły 4 godzinki na liczniku, a to oznacza, że reszta będzie innym razem. Niestety. Jeszcze będzie innym razem.